Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z Legacy Challenge. To już chyba czwarty odcinek. No i myślę, że zaczniemy go od porzucenia pracy, bo tutaj widzę, że Grzegorz ostatnio przegapił i nie wziął tego dnia wolnego. I tutaj już do nas dzwonią i krzyczą na nas, on nie będzie się tym przejmował. On jest szalony, więc rezygnuję z tej pracy. Tak. I ja bym chciała, żeby on został rybakiem. Ach, co tutaj jest w ogóle? Ogrodnik, przestępca. No tutaj rybaka nie będzie, więc musisz chyba to zrobić za pomocą zarejestrowania się w urzędzie pracy. Jak się nazywa stanowisko? Rybak. No opis zawodu. Łowca morskich stworzeń. To w sumie bardziej by pasowało, wiecie co, na tytuł kariery. Zamieńmy mu to. O. O nie, nie mogę. O nie. Stworzę. Łowca morskich stworzę. No dobra. Mogę to cofnąć? To niech będzie rybak. A w opisie będzie łowca morskich stworzeń. No już trudno. No. Trochę powiem wam, że to jest trochę kiepskie, bo no my nie dostajemy z tego tytułu nic, jeśli chodzi o ten urząd. Co z tego, że się zarejestrujemy, jak nie mamy tu żadnych punktów do wypełnienia ani nic takiego, a jednak to trochę nam zmieniało. Co tutaj leży? Oh my god, Grzegorz, co to jest? Weź to ukradnij. Ukradnij kryształek, jak się w ogóle miewasz? Miewasz się świetnie, więc idź sobie łowić ryby. Co ty możesz robić, koleś? Jak nie łowić? A nie, jesteś głodny, dobra. To najpierw niech zje. A nie, on idzie sprzątać, tak? Bo to jest porządny facet. Lemka! No właśnie. Nie żeby coś. Jeszcze nie dostałaś wolnego, więc idziesz do pracy. Aha, bo to... No tak, bo ja ich przebrałam, zmieniłam im fryzury. Aha. Nie udało się zejść w ciążę. Idzie za dwoje. Super. Mimo, że jesteś w ciąży i tak pracuj ciężko. A to jest w ogóle teraz Karolina... Roxana, Boże, Roxana. Roxana dała mi dłuższe włoski, żeby wyglądała bardziej nastoletnio. Ona w ogóle ma dzisiaj chyba urodziny, co? Tak jest. Dzisiaj ma urodziny. Szkoda, że ma taką niską ocenę pracy, ale ja bym chciała, żeby ona chociaż porozmawiała z tym Januszem z kilka razy, żeby im się ta relacja jakoś zaczęła podnosić. A Grzegorz, zjadłeś już? Ten komputer mnie tu strasznie denerwuje. W ogóle mam już 3000, ale będzie trzeba zostawić je na dziecko, więc Grzegorz idzie łowić ryby, gdzie on jest. Czy ty w ogóle tutaj nie ma tutaj... Szkoda, że nie ma tutaj trzeciego łowiska, bo mi się nie chce specjalnie z nim gdzieś jechać. Ale to nic. Ogólnie mamy niedzielę wolną, więc... Jak już skończyłaś z nim rozmawiać, to sobie skorzystaj. Wiem, że Roxana jest taką poboczną bohaterką. I w sumie no nie chciałam się na niej zbytnio skupiać, no ale skoro już ją mamy... A Grzegorz ciągle łowi ryby... Lenka pracuje, do której? 23, aż więc możemy się troszkę zająć właśnie Roxaną i Januszem na przykład, bo ona tutaj ma w ogóle mieć chłopak lub dziewczynę i pójść na dwie randki, więc może ona zaprosi Janusza na randkę. Jest tu opcja taka, czy to trzeba mieć z nim romantyczną relację? Albo zaprosimy go najpierw do domu. Czy to jest Janusz? Tak. Januszu! Musimy chyba trochę poflirtować, żeby mógł go w ogóle zaprosić na randkę. Stój! Dokąd już uciekasz? A on chyba nie chciał? Nie wiem, przegapiłam. Przyjazne. Plotkuj. Nigdzie nie musisz iść, stary.
ja chcę tutaj z tobą, wiesz, sam już nie przyjaciółmi, więc nie jest infantylny. Infantylny i miłośnik kotów. Może stworzyć jej fajną rodzinkę. W sumie ty będziesz dzisiaj dorosła, a on? Przyjmujesz moje flirty? Chyba podoba się jemu i ona. Ale jednak już idziesz. Dobra. Co ci się tam udało złowić? Widzisz, Grzegorz, jak ty fajnie wyglądasz, jak ty jesteś ubrany. Się nie rozbierasz. Niepotrzebnie. Dobra, zbieramy pieniądze, więc aktualnie wszystko będziemy sprzedawać. A potem najwyżej będziemy sobie kolekcjonować, czy tam, nie wiem... Mógłbyś wyłowić skrzypce, wiesz? Wiesz co, zrób sobie tort. Czekoladowy. Jakiś tam, nie wiem, bezglutenowy, z jakiejś mąki żytniej, nie wiem, coś zdrowego, bo ty jesteś fitness przecież. A jednak dostała awans. Nice. To tak w ostatniej chwili. Podejdź tutaj. Będziemy świętować. Nie! Będziemy świętować twoją rodzinę. Co by tu sobie życzyć? Chciałabym, żeby Kami udał się challenge. Dobrze. Co my tu mamy? Aktywna, wrażliwa i... Jeśli ona ma taką romantyczną aspirację, to bym jej dała, żeby była też romantyczna. Ale jednocześnie tak jakoś nic innego mi do niej nie pasuje. Zostawmy to tak. No, troszkę się spóźniłaś. No i mamy, moi drodzy, młodą dorosłą. No dobrze, to schowamy tort do lodówki. I właśnie, idź spać. Chciałam schować tego kompa do wyposażenia i zobaczyć, co znalazłam. Retro stereo odblokowane na poziomie kariery artysty scenicznego. I jakiś dywan, to sprzedam. A to nie wiem. To sobie kupimy, jak będziemy mieli wyremontowany dom, bo pieniędzy potrzebujemy teraz, niestety. Więc tak. Grzesiu, pewnie Siusiu, no tak myślałam. Właśnie tak coś czułam, Grzegorz, że potrzebujesz do WC. A potem... Może weź podaj śniadanie, co? Zrób jajecznicę z bekonem dla swojej ciężarnej małżonki. No i sam będziesz jadł to śniadanie. Zaczekaj, najpierw napraw kibel. Bo tutaj wstaną i będą chciały, jak możesz to sprzątnij. Zostaniesz kochana sportowcem. Dobrze, Grzesiu, możesz teraz jeść swoją jajeczniczkę z córeczką. Przyjazne, możecie przy okazji sobie podyskutować. Plotkuj. Czy u nas jest tak zimno? Przydałby się jakiś kominek, co? Pochwal ją. Poplotkujcie sobie. Ojeju! Nie lubię tego. Zapytaj o plany na przyszłość, o. Czy zechcesz się wyprowadzić niebawem z domu? Nie no, myślę, że jeszcze może tam i mieszkać, póki mamy miejsce. No w sumie to, nie wiem. Janusz jest nastolatkiem, więc chyba musimy znaleźć nowego faceta. Możesz tutaj ćwiczyć coś komediowego? Nie możesz. Mi się wydawało, że można było. Ale widzę, że nie, czyli jednak może z powrotem wyjąć ten komp. Chyba, że będziesz opowiadać dziewczyny. No ej, no trenuj do granic możliwości. Grzegorz wszystko tutaj posprzątał, ponaprawiał, to chyba może iść. O, i mam wkrótce urodziny. Świetnie. No i są, moi drodzy, rachunki w końcu. Ileż nam tam przyszło. Boże, tak dużo pieniędzy za taki mały domek? To jest jakaś masakra. Patrzcie, ona jest wrażliwa, ale sama z siebie wyrzuca śmieci, nie? Kiedy dorośniesz? Chyba nie uda się wbić tego punktu, niestety. Tutaj wymęczyłam Lenkę, ale nic z tego nie będzie.
poza godzinę idziemy do pracy, więc no. A też jak będzie w takim fatalnym stanie, to myślę, że może być kiepsko. Więc weź poćwicz sobie grę dla rozrywki. Ona jest jednak jakaś taka dosyć skomplikowana, bo nie lubi sprzątać, a jednak sama z siebie to robi. Patrzcie, gramy już tak dobrze, że nawet Simowie nas z własnej woli słuchają. Wiwatuj! Jepcymej! Jest! Zapytaj, czy mogę sprawić, jak kopię dziecko. Jak to? Aha, bo ona już poszła do pracy. No spoko. No trudno. Ta już jest śpiąca, jest dopiero 18. Chcę! Idziemy na przyjęcie Janusza! No po prostu idealnie o to mi właśnie chodziło, a w ogóle zapomniałam, że powinnam ją przebrać, bo jak dorośli są, to zmieniają mi się stroje. Także tak. Chodź tutaj, Janusz. Przyjazne obejmij. Przyjazne wręcz prezent. Co mogę ci dać? Jajecznica z bekonem. Dobra. No to może po prostu mu pogratuluj, może się nie obali, że nie masz dla niego prezentu. Trochę u ciebie pada. O, przyszedł ten... ten, co zrobi nam torta. O. Pierwszy selfiak. Dobrze. Robi pan ten tort? Czy modli się nad tą muchenką? Może jakiś dowcip? Miło jest być w centrum uwagi wszystkich. Też się cieszę. Co to jest? Rób brzuszki. No weź, podejdź, tutaj, bo już są świeczki. No szybko! No, przegapiła. I co, pójdziesz spać teraz? Nie, poszłaś czytać książkę. Nie, no spoko. Ważne, że dorosłeś i teraz mogę z tobą... Nie przejmuj się ludźmi. Przyjęcie jeszcze trwa, więc możemy tutaj coś porobić. O, jedno dałeś, dobrze. Dobrze. Idzie nam dobrze, trzymaj za ręce romantyczne. Jeszcze raz tutaj flirtuj. On też mi daje prezent! Ojej, Janusz, ty mnie kochasz. No, jak słodko. Dziękuję za radość, którą codziennie wnosisz do mojego życia. O Boże, on mnie kocha. Znaczy ją. Pierwszy pocałunek. Pierwszy pocałunek. Zbliżenie. Pięknie. I teraz... I stój, Janusz, nie odchodź. Chciałabym, żebyś został moim chłopakiem. W ogóle ciekawe, jaką on ma trzecią... No, oświadczać się nie będziemy może. A może, wiecie co, zrobimy tak, że oni po prostu będą razem i ona się do niego by wprowadziła i zostawiłabym resztę MC Commander Centerowi. W sensie, żeby tam ich, nie wiem, poślubił, zrobił dzieci, żeby to się samo działo, bo jestem ciekawa, jak to będzie działać. Bo w sumie jeszcze nie korzystałam tak z tego programu, znaczy z tego moda. O, Jezus Maria, co my są złoty. Chcę już skończyć to wydarzenie, bo jest późno. A zostań sobie tutaj. A ja wracam do domu. O nie, a nie, dobra, myślałam, że ona wróciła, ale nie, okej. Okay. Utrzymuj kontakt z Januszem. A ty wracaj do domu. Jesteś głodna. A ten oczywiście przekąpie, on ciężko pracuje. Weź resztki. Ej, nie skończyłeś tych pierożków. W sumie ona mogłaby się wyprowadzić i mielibyśmy pokój dla dziecka. Nie żeby coś. Chyba tak zrobimy, wiecie? Ja ją wprowadzę do Janusza. Patrzcie, w ogóle trzecia w nocy, Janusz dzwoni, on chce iść z nią na randkę. No i co mam z nią zrobić, jak ona jest padnięta? No nie, sorry. Pójdziemy jutro. Grzegorz je na śniadanie torta, bo może. My tutaj zaraz kiedy rodzimy? O, jeszcze trochę nam zostało do tego porodu. Będę miała wycinania. Bo chcę, żeby urodziła w tym odcinku.
Okej, kochani, w międzyczasie, jak Lenka była w pracy, to Grzegorz sobie poszedł gdzieś i sobie zaliczył tą aspirację. No i jeszcze, moi drodzy, wyprowadziłam od nas Roxanę do Janusza. Razem sobie teraz mieszkają w New Christ, trochę dalej od nas, ale sobie mieszkają. Więc mamy już miejsce na naszego dzieciaka. No i cóż, kurde, szkoda mi to zawieszać na ścianie, bo jest drogie, ale nieważne. Ma to w aspiracji, więc dobra, może powiesimy w kuchni. O, patrzcie, mamy tu taką gołą ścianę fajną. Proszę bardzo. Tak, a my cóż, czekamy na poród, zobaczymy, co nam się urodzi. U nas, moi drodzy, drobne zmiany po przeprowadzce Roxany, ponieważ powstał pokój dla dziecka w takich neutralnych, żółtych kolorach, bo nie wiem, co się urodzi, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Zmieniam nam podłogi, sprzęt, lodówkę, kuchenkę. Swoją drogą uwielbiam meble z być rodzicem, jeśli chodzi o kuchnię. I w łazience wymieniłam nam podłogę, ścianę i klop. Tak. I tyle się zmieniło. Komputer znowu wylądował w wyposażeniu, muszę im w końcu skombinować jakieś biurko. Ale widzicie, zostawiłam nam trochę pieniędzy tak na zapas. I zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Czekamy ciągle na poród, bo chciałabym już zakończyć ten odcinek. A sobie zaplanowałam, że skończę. Aha, ty wyszłaś na dwór grać koncert w deszczu. No dobrze, Boże, ta skałka jest taka ogromna. I kusząca. Dobra, co ty masz? A ty masz 10 godzin wędkowania. No dobra. W ogóle tego się nie da sprzedać, denerwujemy to. A możesz to wsadzić na półkę z książkami? Możesz, no i dobra, będzie z głowy. Może się przyda w przyszłości dla naszego drugiego dziecka. Lęka wywołuje poród. Jestem pewna, że to ma skłonić dziecko, żeby wyszło stamtąd. Trochę pada deszcz i mi to nie pasuje, bo chciałam wysłać Grzegorza na ryby. To jest jego jedyne źródło utrzymania, więc... chyba nic dziwnego. Idź na ryby. Trudno, mam trochę zmoknie. Ojej, Grzegorz ma już urodziny. To dzisiaj? Nie, jutro. Dobra. Dzisiaj to się narodzi nasze dziecko, a jutro zrobimy, żeby urodziny. Co ty tam ci się spełniło? Nic jeszcze, dopiero 5 na 10. Roxana Klonowicz chce przyjść do ciebie na chwilkę. Oczywiście, córeczko. Wersują mu 3 godziny do spełnienia aspiracji, więc spoko. Czy to by się zaliczyło? Jesteś śpiąca w ogóle, masakra. Zepsułaś nam zlew. Obejmij ją. Przyjazne. Okaż podziw. Zaczął się poród, ale Lenka jeszcze śpi. I co ja zrobię? Udało się. Grzegorz, wracaj do domu. Przywitasz swoje dziecko na świecie. Więc proszę bardzo. Grzesiu, biegusiem, bo przegapisz. Teraz nie będziecie rozmawiać. Chodź, Roxana. Tak, jeszcze sobie pogadajmy. Przy okazji, nie? Co za widowisko. Elena właśnie urodziła synka. Maluszek potrzebuje imienia. Jakie chcesz dać mu imię? Dobra, robimy tak, że liczę do 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adrian. Dobra. Niechaj będzie Adrian. I oto ją. Witaj na świecie, piękny chłopcze. Nakarm go, bo pewnie jest głodny. Przytul. I możesz go ukołysać. O. Idź, idź, tatuś się zajmie dzieckiem. Ty możesz iść pracować. Zobacz, co tu masz. Dobra, moi drodzy. Ja kończę ten odcinek, bo już trwa i trwa całe wieki. Czekałam tylko na ten poród, żeby już było to w tym odcinku. No i dobra. Mamy w sumie drugie pokolenie już, tak? Się urodziło dzisiaj. I zobaczymy,
jak to dalej się potoczy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!